Cześć dzieci, mam na imię Marysia. Przeczytam dla Was rozdział pod tytułem Cud zgubionych pieniędzy. Chłodna bryza poruszała liśćmi palmowymi. Gdy Bribo grzebał bosymi stopami w ciepłym piasku, czuł, że niesie ona ze sobą zapach słonego morza. Przez wiele godzin stał na brzegu, wpatrując się w morze. Tam, za laguną, za rafą, która ochraniała ją jak mur obronny i za spienioną białą mgiełką, bezustannie wzbijającą się w niebo, był niebieski i głęboki ocean spokojny. Bribo wiedział, że gdzieś tam jego tata wiosłował w stronę domu. Minęły 3 dni, odkąd wypłynął w małym czółnie do siedziby misji, aby odebrać miesięczną wypłatę. Przez kilka minut uwaga Bribo była skupiona na odległym krańcu wyspy. Kilku mężczyzn i chłopców przygotowywało się do wypłynięcia za rafę na poszukiwanie ośmiornic. Kiedy spojrzał ponownie na niebieski horyzont, zobaczył malutką czarną kropkę. To musi być tata! Serce Bribo biło jak szalone, gdy obserwował, jak kropka staje się coraz większa i w końcu przybiera kształt czółna. Tak, to był jego tata. Płynie, płynie! Bribo pobiegł piaszczystą ścieżką do wioski. Tata wraca! Krzyknął, wdrapując się po nacinanym pniu, który służył jako schody do wykonanej z liści palmowych chaty zbudowanej na tworzącej podstawę jego domu platformie. Mama Bribo siedziała po turecku na podłodze, pokrytej plecionkami z liści. Krzyknęła z ekscytacją i wziąwszy małą siostrzyczkę Bribo pod pachę, pobiegła za nim na brzeg. Można już było wyraźnie zobaczyć czółno. Stali na brzegu, machając i wołając, mimo iż wiedzieli, że nie usłyszy ich ponad rykiem fal. Tata nie odmachał. Był zbyt zajęty wiosłowaniem i obserwowaniem morza. Czekał na odpowiednią falę, by przepłynąć zrobionym przez siebie czółnem przez zdradziecką rafę. Gdyby fala nie była wystarczająco wysoka, zarówno on, jak i czółno zostaliby zatopieni. Kiedy tata wstrzymywał je w oczekiwaniu na nadejście odpowiedniej fali, czółno podskakiwało i odbijało się, jakby było żywe. Kiedy tak obserwowali bitwę pomiędzy człowiekiem a oceanem, mama wstrzymała oddech, a Bribo wymamrotał krótką modlitwę o bezpieczeństwo taty. Duża fala zawisła za tatą, a on starał się utrzymać rufę czółna zwróconą w jej kierunku. Fala uniosła się jak niebiesko-zielona ściana i zaraz potem tata zniknął z pola widzenia, gdy woda uniosła małą łódź i pchnęła ją do przodu. Kiedy opadła biała piana, Bribo zobaczył czółno sunące szybko po powierzchni spokojnej wody w lagunie. Gdy tata zbliżał się do brzegu, Bribo wszedł do wody, by pomóc mu wyjąć czółno. Mama z dzidziusiem podbiegła, aby go przywitać, a tata uśmiechnął się i wziął malucha w ramiona. Lecz prawie natychmiast Bribo wyczuł, że coś jest nie tak. Uśmiech taty można było dostrzec tylko na ustach, ale jego oczy były zmartwione i smutne. Mama też to zauważyła. Czy miałeś jakieś kłopoty? Zapytała, podnosząc wiosło. Wszyscy odwrócili się w stronę ścieżki otoczonej drzewami. Tata nie odpowiedział od razu. Patrzył przed siebie, jakby widział coś oddalonego o kilka kilometrów. W końcu powiedział cicho: zgubiłem paczkę z zapłatą. Mama westchnęła, ale nic nie powiedziała. Nie groził im głód, bo w morzu było mnóstwo ryb, a na drzewach rosły orzechy kokosowe. Jednak potrzebowali pieniędzy na sól, mydło, olej kuchenny i zapałki. Jak to się stało, tato? Bribo odgonił zabłąkanego kurczaka sprzed chaty. Wszyscy wdrapali się po pniu palmy i usiedli po turecku na nierównej podłodze. Nie wiem. Głos taty był zachrypnięty. Kiedy wsiadałem do czółna, włożyłem kopertę za pasek. Musiała wypaść, kiedy wiosłowałem. Przeszukałem całe czółno, ale jej tam nie ma.
Spojrzał na swoje proste ubranie, które wyglądało jak spódnica. Być może gdybym miał koszulę i spodnie z wieloma kieszeniami, byłaby bezpieczna. W małym domu zapadła cisza. Nawet Maluch zdawał się rozumieć, że coś było nie tak. Może wypłynie na brzeg, podsunął z nadzieją Bribo. Czasem znajdujemy przecież rzeczy wyrzucone przez morze. Możemy chodzić tam każdego dnia i jej szukać. Jedna malutka brązowa koperta w tym rozległym oceanie. Ton taty wskazywał, jak bardzo naiwna była wiara Bribo. Poza tym oprócz papierowych banknotów było w niej też kilka srebrnych monet. Ich ciężar sprawi, że koperta odpadnie prosto na dno morza. Bribo spróbował ponownie. Ale możemy się przecież pomodlić. Tata spojrzał na mamę. Tak, możemy się pomodlić, powiedziała. W Biblii jest napisane, jak Bóg sprawił, że żelazny topór wypłynął na powierzchnię. Tak więc, jeśli on chce, może unosić na wodzie też srebrne pieniądze. W oczach taty pojawił się błysk nadziei. Oczywiście, że może. Bóg wie, gdzie są nasze pieniądze oraz to, jak bardzo ich potrzebujemy. Pomódlmy się teraz. Maluch zgiął razem z nimi małe, tłuściutkie kolanka. Najpierw pomodlił się tata, potem mama i Bribo. Wszyscy prosili Boga, aby zwrócił im te pieniądze. Jeśli taka jest jego wola, nawet na ich odległej wyspie trudno byłoby przetrwać przez cały miesiąc bez pieniędzy. Następnego dnia, gdy tylko wzeszło słońce, Bribo pobiegł na plażę, aby szukać zagubionych pieniędzy. Być może zostały w nocy wyrzucone na brzeg? Ostrożnie maszerował po plaży w tej z powrotem, przewracając każdy kamień i duże muszelki oraz przeszukując piasek gołymi brązowymi palcami. Nie było śladu pieniędzy. Niezrażona tym mała rodzina pomodliła się ponownie rano, w południe i wieczorem modlili się, aby Bóg zwrócił im pieniądze. Z każdą modlitwą ich wiara się wzmacniała. Byli pewni, że Bóg w jakiś sposób odda im pieniądze. Następnego poranka Bribo szukał jeszcze ostrożniej. Szedł po śladach swoich bosych stóp na piasku. Nadal nie było śladu pieniędzy. Tego popołudnia Bribo zabrał ze sobą młodszą siostrę. Usiadła na piasku i bawiła się muszelkami, podczas gdy on szukał ostrożnie wzdłuż brzegu, we wszystkich szczelinach oraz pęknięciach w skałach w pobliżu wody. Znów nie znalazł pieniędzy. Bribo westchnął, siadając obok siostrzyczki na piasku. Miał nadzieję, że Bóg wkrótce da im pieniądze, ponieważ butelka oleju była już pusta, a w pudełku zostało tylko 10 zapałek. Policzył je dzisiaj rano, gdy mama rozpalała ogień, by gotować. A tata był tak zajęty swoją pracą misyjną, że nie miał czasu, aby starać się zarobić pieniądze z połowu ryb. Przez chwilę Bribo rozśmieszał dziecko, zakopując jego małe nóżki w piasku i pozwalając mu machać paluszkami i kopać, żeby się uwolnić. Potem siostrzyczka zaczęła zakopywać jego nogi. Gdy położył się i oparł głowę na łokciach, sennie obserwując łagodne fale rozbijające się o brzeg laguny. Dalej, poza rafą, ptaki morskie nurkowały, wzbijały się do góry. W pobliżu musiała być wielka ławica ryb. Tak, widział małe, ciemne plamy na powierzchni błękitnej laguny. Jednak czy to były ryby? Bribo zmarszczył czoło, próbując to dostrzec. Nagle podskoczył. Kiedy biegł, piasek rozsypywał się pod jego stopami. Mała siostrzyczka krzyknęła zaskoczona jego nagłym ruchem i odwróciła się, by popatrzeć, co on robi. Bribo wskoczył z pluskiem w wodę, chwytając i ściskając kurczowo kawałki papieru, które przypływały w jego stronę. Łzy zmieszały się na jego policzkach ze słoną wodą. Mimo to śmiał się. Śmiał się i płakał, zbierając pieniądze, które przysłał Bóg. Zatrzymując się tylko na chwilkę, by podnieść młodszą siostrę i oprzeć ją sobie na biodrze. Bribo biegł do domu. Wróciły, zawołał, pomagając Maluchowi wejść po schodach. Mamo, tato, pieniądze wróciły, Bóg je przysłał. Po brązowej kopercie nie było śladu.
Pomimo to, kiedy tata przeliczył pieniądze, które przypłynęły na brzeg, stwierdził, że brakuje tylko jednego banknotu i srebrnych monet. Och, jakie modlitwy pełne uwielbienia i dziękczynienia płynęły z ich wdzięcznych serc. Mama i tata wrócili z Bribo na plażę. Pokazał im, gdzie siedział na piasku i jak zobaczył pieniądze, które płynęły na brzeg, oraz jak rzucił się w morze, aby je zebrać. Przypłynęły właśnie tutaj. Jego głos drżał z podniecenia, gdy wskazał to miejsce. Potem jego czarne oczy rozszerzyły się, a palec wskazujący zesztywniał ze zdumienia. Drewniana deska dryfowała powoli w ich kierunku, dokładnie w tym samym miejscu, co wcześniej banknoty. Na wierzchu dryfującego drewna był banknot, a na nim mały stos srebrnych monet. Wyglądały jak przycisk do papieru. Gdy deska wylądowała na piasku, tata podszedł i uważnie policzył monety, które przysłał Bóg. Było ich dokładnie tyle samo, ile stracił z wypłaty. Nie brakowało ani jednego centa.